Samo dojście do Morskiego Oka nie jest wyczynem, ale spacer i jednoczesne odbijanie piłki bez żadnych przerw już tak. Na taki pomysł wpadł pochodzący z Jaworzna Dawid Ziomek, zawodnik freestyle futbolu, który szerszej publiczności jest znany z popularnych telewizyjnych talent show. Myślę, że jest to dla mnie duże wyzwanie, ponieważ ja nie zajmuję się stricte żonglerką, rekordami, tylko zajmuję się freestyle futbolem. I wcześniej nie próbowałem takich rzeczy. No ale myślę, że dam radę, zobaczymy. Co więcej, Dawid nie tylko chce pokazać, że potrafi żonglować piłką, lecz również tym samym zwrócić uwagę na zbiórkę pieniędzy na leczenie córki przyjaciela, która choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Zbiórka środków na ten cel już trwa. Tutaj wiadomo, że do takich rzeczy ciężej troszeczkę jest zachęcić ludzi, ale na pewno dużo ludzi pomoże. Ogólnie można liczyć na ludzi, tak to powiedzmy. Dawid Ziomek ponad 30 razy stawał na podium różnego rodzaju prestiżowych zawodów sportowych. Występował ponad 1000 razy, a do Morskiego Oka wybiera się jeszcze w tym sezonie.